Halo, dzień dobry, tutaj piąta część Radia Blazers. Witamy się w niedzielny poranek. Grzesiek Parzych i... Andrzej Tropaczyński, cześć. Kiedy rozmawialiśmy ostatni raz, to wyrażaliśmy nadzieję, że ten następny raz, czyli ten, będzie przy okazji bilansu, to było nasze marzenia, 16-6. No to było takie marzenie, pomnóżmy to, co było razy dwa, tak? Tak. No i gra Blazers brutalnie zweryfikowała nasze marzenia. W tej chwili po dzisiejszym poranku, po meczu z Wolves jest 15-11. Czyli od poprzedniego podcastu 7-8. Tak, i ja mam wrażenie, że ten bilans i tak jest lepszy niż gra. Mhm. Że to mogło się skończyć. No słuchaj, mogliśmy nagrywać tam dwa mecze temu, prawda? Tak, nawet to już w ogóle byłaby depresja. No ale po drodze te dwa mecze to Suns, którzy nie wyglądają na drużynę z poziomu NBA. I Wolves dzisiejszy mecz. Bez Covingtona dodajmy. Tak, ale z przeciwnikiem... Najlepszego obrońcy. Z przeciwnikiem już jakimś realnym, poważnym, tak. Więc to, tak. To chyba jesteśmy w takiej sytuacji, że takie zwycięstwa musimy szanować. I w ogóle na tym konkurencyjnym zachodzie każde zwycięstwo poza tym Suns to jest coś, bo chyba te czasy, kiedy dostawało się dwa mecze, cztery mecze z Kings, z Dallas, z Lakers w wielkim smucie, już te czasy chyba minęły, co widać po tabeli. No, ciekawe, że użyłeś, bo też tak sobie pomyślałem, że to okres wielkiej smuty dla Blazers, te kilka meczów. Tak, ale mówię o tym, że teraz każdy mecz na zachodzie to jest mecz, no po prostu, który trzeba wyszarpać i nie ma łatwych meczów poza tymi Suns. No tak, ale to czy to ci nie poprawia trochę nastroju? Widzę, że nie. No to znaczy, no bo wolałbym kibicować drużynie, która jest mocna siłą własnych atutów, a nie liczy na słabości innych, tak? No i przecież nie przeniesiemy się na wschód, nie będziemy grać z jakimś Orlando czy z Knicks meczu. Po prostu jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i trzeba, no, trzeba budować własną siłę, a ja tego nie widzę. Ale powiedz, co cię bardziej skłania do takiego nastroju, w jakim jesteś? Czy wiesz co? Sam ten wynik 7-8? Czy nie, ty mówię, ten bilans jest lepszy niż ta cała gra. Wiesz co, mnie to już nudzi. Ja już nie mogę 4 lata na to patrzeć. To jest ten sam zestaw graczy, którzy powinni być zgrani, bo ten core jest od 4 lat ten sam, czyli Lillard, McCollum, Harkless i Aminu, plus Nurkic, który doszedł, jest od 3 sezonu. I nie widać, jakoby ten zespół był jakoś, nie wiem, zgrany, jakiś grał schematy z szybkim przemieszczaniem się piłki. Po prostu to nie działa w tym zespole. No Harkless tak troszkę jest i nie jest, tak? On dopiero wchodzi, zastanawiam się, jaki to miał. Harkless od 4 lat. On jest i nie jest. Nie, ale mi chodzi, wiesz, w tym sezonie, tak? Z tą kontuzją i... No tak, ale to jest powtarzalność. Pomijam powody, czy kontuzja, czy jego nastrój, czy jakieś inne czynniki. Po prostu on jest nieregularny. Podobnie jak Aminu. Znaczy na 10 spotkań w 8 Aminu śpi, po czym w 2 gra jak top 30 gracz NBA. I wszystko... 0 na 9 za 3 z Milwaukee. Tak, i wszystko spada na barki Lillarda i McColluma. To jest łatwe do rozszyfrowania dla przeciwnika. Wystarczy ich podwoić przy lepszych obrońcach. Po prostu to ta drużyna umiera i ginie. I stąd mamy fazy serii 5 zwycięstw, później 4 porażek i tak to się ciągnie, że mamy teraz 15-11 i powtarzam. No co tak naprawdę, patrząc na to w próżni, to jest całkiem niezłym bilansem. No właśnie, ja cały czas będę się upierał, że ten bilans i tak jest niezły po tym, co ja widzę. Nie, po prostu jakbym miał pierwsze jakieś takie odczucia swoje, to po prostu ja jestem tym znużony. Ta drużyna mnie nie kręci. Szczerze, wolę popatrzeć na Garego Trenta czy Simonsa. Niby przegrywali. No, okej. Okay. Może to jest moja opieka, może moje to jest moje rozpieszczenie, bo pewnie fani Kings czy fani Suns inaczej na to patrzą. No myślę, że tak. Tak, to pewnie jest jakaś taka strefa komfortu moja. I pewnie mógłbym żałować tych słów, jeśli by doszło do jakichś poważniejszych zmian. Ale ja uważam, że w sporcie jedną z gorszych rzeczy jest przeciętność. A Blazers od 4 lat są przeciętni bardzo. I nie widzę, jakby sposobu na to, żeby z tej matni się wydobyć średniości.
Znaczy ja nie wiem, ja staram się troszkę taki większy dystans do tego złapać, tak jak mnie jakoś bardzo mocno nie byłem zachwycony tym bilansem 13-3, bo wiedziałem, że to tak nie będzie cały czas, to takie okresy jak teraz, one muszą przyjść po prostu. No, zobacz, jaka była wielka seria wyjazdowa. I ja nie chcę ich tłumaczyć, no bo to niektóre mecze były naprawdę trudne do oglądania i wyglądało, że tam brakuje również zaangażowania, nie tylko jakiegoś pomysłu na grę. Ale no, takie okresy przychodzą, będą przychodzić. To jest po prostu NBA, a ten zespół nie ma takiego talentu, który pozwalałby im prześlizgiwać się po meczach, w których grają kiepsko, tak? Jeżeli spojrzymy zarówno na głębię tego składu, jak i na to, jak dobry jest najlepszy gracz, no to jest jakaś średnia ligowa po prostu, no i tyle. I chyba takie trzeba mieć oczekiwania wobec nich, natomiast no ten okres na pewno nie był fajny, no to bez dwóch zdań. A jakieś konkretne mecze najbardziej zapadły ci w pamięć? Nie, dla mnie to jakoś się zbiło w taką byle jakość, taką jakąś masę, tak, to jest cała ta seria. Ja ci powiem, że mnie ten mecz z Denver tak najbardziej chyba zapadł w pamięć, bo to było dla mnie takie dość uderzające, że Denver po prostu grało akcję i dochodziło do dobrych pozycji praktycznie cały mecz. I mimo, że on był blisko, to te punkty Blazers, to one były takie wyszarpane. No. Takie po prostu jakiś indywidualny talent gdzieś tam na koniec po prostu powodował, że ta piłka wpadała do kosza. A po drugiej stronie mieliśmy organizację gry, dużo lepszą obronę też. No ten Gary Harris, naprawdę ciekawy gracz. I tak sobie pomyślałem, no to po prostu wyglądało jak zespół klasowy z zespołem mniej klasowym. No Denver już ma teraz swoje problemy znowu, no. Ale no to tak, już ich kłopot. Ale to jest tak, że właśnie to znowu będziemy szukać szansy w tym, że ktoś się tam u kogoś połamał, a u nas są właściwie zdrowi ludzie. Chodzi mi o to, że właśnie o to idzie, że ja mam wrażenie, że Portland, zdobywanie punktu przychodzi z ogromną trudnością. Tak? Że to jest właśnie indywidualne takie akcje, Hero Ball, Lillarda, McColluma, takie dzisiaj z Wolves, prawda? Tak. Tam była strata w końcówce i oni zagrali dwie akcje z rzędu wjazdy pod kosz i to się tym razem udało. Pytanie, czy przy lepszej obronie to by wyszło. No, doświadczenie mówi, że niestety nie, bo ten mecz z Denver właśnie był taki trochę jakby... Taki playoffowy był. Playoffowy, tak. Kiedy trener ustawia konkretne zagrywki na konkretnych graczy, tak, daje dyspozycję i wtedy Lillard z McCollumem po prostu... Posiadają, nie mogą wszystkiego robić, a reszta jest bezradna. Mnie męczy, jak patrzę, jak oni się męczą, kiedy grają te handoffy, kiedy biegają po tym obwodzie i zanim wypracują pozycję do rzutu, to ileś jest przebiegniętych kilometrów. Tak. Ja nie wiem, jakby jakaś była statystyka drużyn, które zdobywają punkty po ilości przebiegniętych kilometrów, to chyba Blazers... No, McCollum dwa sezony pod rząd był... najbardziej zmęczonym biegaczem ligi. No oczywiście, oni biegają po tym obwodzie. Tak. I dzisiaj był mecz, kiedy tego było stosunkowo mniej. O czym piszę w relacji. Kiedy oni przesunęli grę bardziej pod kosz. I tam punktowali. I to mi się podobało właśnie. Ale to bieganie po obwodzie naprawdę jest przeciwskuteczne. Wydaje mi się eksploatujące strasznie siły. I oni mogą wygrywać 3-4 mecze z rzędu z różnymi rywalami, ale kiedy przyjdzie seria playoffowa, tak? I będzie konkretna taktyka, ustawienie i zawodników, match-upy, to znów nie zadziała po prostu. Jest, jak powiedziałeś, za mało talentu w tej drużynie. Za mało źródeł, skąd Blazers może grozić innym drużynom. Wobec nieregularności Aminu czy Harklesa. Znaczy, no jakąś wymianę to się domagamy generalnie od dawna, natomiast ja wcale nie będę zaskoczony, jak będzie w trakcie tego sezonu seria, nie wiem, 13 zwycięstw rzędu. No, ale to wiesz, wydaje mi się, że... To wiesz, no pewnie może być tak, no znowu idzie All-Star Game jak co roku, znowu Lillard będzie chciał tam grać, tak. I znowu może się wyżyłować, no i tę serię zapewnić. No, może nie 13, ale tam 6-7. Tylko co to zmienia? Znaczy wiesz, no zbyt długi jest ten okres takiej średności. No 4 lata, tak na warunki NBA to strasznie długo.
Tak? Tak. Podobny skład, podobne wyniki, podobny sposób grania. No po prostu nie to, że ja się czepiam, że oni są jacyś beznadziejni, słabi, bo nie, bo to jest, no, to jest dobra drużyna w paru punktach, mają zawodników w miejscach ponadprzeciętnych. Natomiast no po prostu jestem znużony patrzeniem na tą drużynę. Mhm. I chciałem zobaczyć coś nowego. Wiesz, jak schodzi Stauskas, to jest taki moment, kiedy ja widzę coś nowego, jakieś... A wiesz, że on ma najgorszy plus minus w drużynie, no, tak, bo gra z dużym zapasem, jeżeli chodzi o to. Bo gra w różnych line-upach, jest rzucany, miotany po tych line-upach, tak, to z tym, ale on coś robi. Ja nie mówię, że on jest jakiś wybitny, znakomity, ale coś innego widzę, bo to raz, że nowy gracz, raz, że coś tam wnosi, nie tylko rzuca, coś tam penetruje, otwiera podania. Dzisiaj Lejman jedyny punkt chyba zdobył po tym, jak wszedł to piękne podanie i mu wyłożył. I on tak w każdym meczu ma coś takiego, tak. To lubię patrzeć na jego inteligencję, bo jest gracz inteligentny, wydaje mi się. Tak. I jakiś tam bardziej przy pewnym playbooku trenera, przy bardziej solidnych, stabilnych line-upach, on by się naprawdę lepiej odnajdował. Ale wiesz, tak widziałem tam, zastanawialiśmy się trochę, dlaczego on nie gra w drugich połowach, właśnie w tym okresie od poprzedniej audycji. No i tak jak właśnie spojrzysz na tą statystykę plus minus, stał z kasa, no to jest tragiczne w tym okresie. Ja nie patrzyłem za cały sezon, bo na pewno jest dużo lepsza, bo wtedy ta ławka grała dużo lepiej, ale tak jakbyś troszkę wykrakał, że on na początku gra dobrze. No tak. Jest to on ma, słuchaj, minus 7-6. Nieregularny, co pewne jest, ale to, wiesz, może to tak moje jakieś desperacji. Szukam po prostu czegoś nowego, jakichś nowych elementów. I też chciałbym zobaczyć Trenta, chciałbym tego Simonsa zobaczyć więcej. Tak. Ciekawe, jedyny człowiek z dużymi minutami na plusie to jest Nurkic, który miał plus 1. No, bo gdybym zadał pytanie wszystkim fanom Blazers, kto jest najlepszym trzecim graczem tej drużyny w tym sezonie? No, nie wiem, czy to jest dobry czas na stawianie takiego pytania. Znaczy nie, bo wiesz co, bo tak na forum tutaj się pojawiają takie głosy bardzo krytyczne, tak, wobec niego. A ja nie mam wątpliwości, mimo że spodziewałem się. No lepiej niż w zeszłym roku. Być może więcej, ale on po prostu jest trzecim najlepszym graczem tej drużyny, moim zdaniem, w tym sezonie. A mamy czek, kiedy jest na pewno lepszy od McColluma. Tak. Wydaje mi się. No, na pewno ma takie mecze. Tak. Dzisiaj w obronie na Townsie miał świetny mecz. Tak. Tam 4 bloki i 3 przechwyty. Jeśli więcej będą grać tych pick and roll, on będzie lepiej łapał te piłki i kończył. Tylko jeśli, no. Tak. To ciągle jeśli. Ale mówię, no, tak piję bardziej do krytyki takiej, która moim zdaniem niesprawiedliwa. To, że nie on jest głównym problemem tego, co jest, tak? I nie zasługuje na, po prostu na takie walenie w niego jak bęben. Co? No. Zastanawiam się, wiesz, bo w zeszłym roku czytałem coś takiego, że te izolacje w grze Blazers to wcale nie wynika z nieumiejętności podawania, tylko również z analityki jakiejś tam, że po prostu McCollum i Lillard są tak dobrzy w izolacjach, że to dawało lepsze efekty niż gra odmienna, tak, w innym stylu. Nie wiem, czy to nadal się sztab szkoleniowy tego trzyma i czy to rzeczywiście tak było prawdziwe. No to gdzieś tam pewnie na Blazers coś czytałem. Natomiast faktem jest, że Blazers zajmują trzecie miejsce od końca w asystach w całej lidze. Tak, jedno z czołowych... Na przestrzeni całego sezonu, nie mówię. Tak, no to już ostatni. Temat, który się utrzymuje od paru sezonów. Oni trochę drgnęło na początku, no ale tam wszystko lepiej wyglądało. Była taka, nie wiem czy pamiętasz, była taka akcja z Waszyngtonem, 9 podań. Tak, tak. No coś pięknego, ja po prostu chciałbym, żeby oni zawsze grali niekoniecznie tak w ten się nie sposób, uda zawsze, ale w tym kierunku. W tym kierunku, tak. No właśnie o to chodzi. To jest drużyna, która słabo asystuje, to jest drużyna, która jest w czołówce strat. To jest drużyna, która ma mało przechwytów, w związku z tym mało punktów po kontrakt zdobywa. Ten dzisiejszy mecz był wyjątkiem w sumie, bo tutaj w kontrakt wygrali. Ale to dlatego, że Mo trochę zaczął grać w koszykówkę. No właśnie zobaczymy, no to jest jakaś nadzieja, że no bo ten sezon od początku to też jest takie troszkę szukanie tego Harklesa.
Na początku on miał jeszcze spore problemy z tym zdrowiem, był w rezerwowych unitach. Teraz próbuję go stoc z powrotem do tej pierwszej piątki wrzucać, on gra lepiej lub gorzej. No zobaczymy, no jeszcze tak naprawdę nie widzieliśmy tego zespołu w takim najsilniejszym ustawieniu, mam wrażenie, w pełni zdrowym, no ale to też jest norma w NBA, tak? No właśnie. Każdy zawsze ma jakąś kondycję. Twierdzenie w pełni zdrowia w NBA, no to jest tylko teoria, tak? Nikt nie jest w pełni zdrowia. Pewnie wielu z tych graczy gra z takimi jakimiś mikrourazami i gra. Nie wydaje mi się, że Turner był zdrowy, tak? Tam jeden chyba mecz... Gary też miał jakieś kłopoty. Tak, jeden mecz odpoczywał, Achilles, więc McCollum, kostka lewa. I pewnie gdyby nie potrzeba i nie to, że każde zwycięstwo będzie ważne, to on w tym meczu też by pewnie odpoczywał McCollum. Tak jest. Ja jakbym szukał też jakichś takich przyczyn tego, że to nie gra do końca. To jest wyraźny spadek w skuteczności rzutu za trzy, tak? Oni byli w czołówce zawsze. To była pierwsza, siódemka, piątka. Teraz są poniżej i są na 14 miejscu, mają 35% skuteczności. Chociaż wiesz co, no tak nawet jak spojrzysz na ten gorszy okres teraz, powiedzmy ostatniego czasu, gdy rozmawialiśmy, no to raczej nie można powiedzieć, że to atak był tutaj problemem. A atak wcale nie był zły. Natomiast obrona była bardzo kiepska. No ona tam się w ogóle rozregulowała. Zwłaszcza obrona obwodu i... No. To tak. Znowu nie jest przecież w stronę Nurkicza, nie wiem, Collinsa, tutaj, Leonarda, tutaj uwaga, tylko bardziej obwodowych obrońców. Ogólnie z systemu jakby, tak, przesuwania się. No właśnie, właśnie. Najgorzej broniąca drużyna w NBA rzutów trzypunktowych. Tak, tak. I oddająca tych rzutów dużo. Tak. I to jest zaskakujące, bo w zeszłym roku i w poprzednich latach to była siła Blazers. Obrona za trzy, tak? Oni oddawali midrange. Różnie tam z tymi blokami też było, bronieniem obręczy, ale obwód był dobrze broniony. To był na to nacisk i pytanie, co tu się zadziało w międzyczasie. To jest irytujące, już w każdym meczu masz taki obrazek, że strzelec drużyny przeciwnej jest wolny. Tak, mam mnóstwo czasu, żeby ten rzut oddać. Dzisiaj też były końcówka i dwa rzuty z rogów. Dobrze to był Gibson i Rose, tak? Tak. Ale już nie jednym meczu, w tym wcześniejszym właśnie tak nas załatwiono. Z tego lewego rogu szły trójki. To coś z tym trzeba zrobić, bo to, że nie trafiamy po naszej stronie, tak, to jedna rzecz, ale to brak obrony to jest fatalne. Znaczy Lillard z McCollumem. Właśnie wiesz, chodzi o to, że McCollumowi Lillardowi spadło strasznie, jeśli chodzi o te trójki. Okay. A to głównie przecież z ich strony idzie to zagrożenie. I to jest naprawdę ważne, bo oni mają tam grubo poniżej 35% tylko. Już ci mówię. Od ostatniej audycji McCollum ma 35, a Lillard ma 36, powiedzmy. No to nie będziesz wygrywać, twoja drużyna nie będzie wygrywać, jeśli dwie główne strzały... Stauskas ma 31. No tak, a mam mniej tych rzutów. Zach Collins 23. No, więc jeśli dwie główne strzelby grają na takim poziomie, to nie będziemy wygrywać tych meczów. To Leonard 60. No ale... jakieś dobre informacje, ale nadal ma jeden z gorszych plus minus w zespole. To jest w ogóle ciekawe. To strasznie miesza rotacjami cały czas, prawda? Leonarda już widzimy z Collinsem, z Nurkiczem, Collinsa z Nurkiczem. No, dużo jest tego grania na dwie wieże. Spanikował po tych dwóch, trzech meczach przegranych. I odszedł od tego schematu, że wycofywał obu Lillarda i McColluma i cały rezerwowy unit puszczał. Zaczął mieszać strasznie. Strasznie. I to nie, chyba nie pomaga zawodnikom. Myślę, że masz rację. On też, co bardzo ciekawe, był taki wywiad, nie pamiętam, czy to było w jakiejś przerwie, czy na konferencji pomeczowej, że dla niego bardzo dużym zaskoczeniem była gra tej ławki. I że czuł duże emocje właśnie zdejmując Lillarda i McColluma jednocześnie, więc pewnie gdy przestało to trochę działać, no to wrócił do swoich nawyków z przeszłości, biorąc pod uwagę, że to trochę brzmiało jak jakiś eksperyment wręcz, tak to z tego wywiadu wynikało. No to zaskakująco dobrze to wyglądało i później wróciło niestety do jakiejś takiej normy, ale no, moim zdaniem spanikował. No, wiadomo, jest jakaś tam presja, ale już nie wiadomo, kto z kim gra. Już jest strasznie ta mieszanina tych line-upów. Paruje Nurkicia z Collinsem, Collinsa z Leonardem. To nie pomaga. Kary
chyba nie pomaga też, jeśli chodzi o obwód. Turner przy tej kontuzji też się pogubił kompletnie, tak. Więc to jest powód chyba tego, że to tak wygląda nagle, albo i nie nagle, bo to już trwa. Natomiast... Nie masz takiego wrażenia, że tak naprawdę wyniki tego zespołu takim papierkiem lakmusowym to jest właśnie Turner? Tak, dlatego jak widzimy dobrze grającego Turnera, to zespół wygrywa, jak Turner gra źle, to przegrywa. Trochę chyba tak jest. Tak, i ten drugi rezerwę prowadzi, natomiast też chyba taka zależność jest przy starterach, jeśli Aminu gra dobrze, tak? W ogóle skrzydła, jeśli chodzą, to jest łatwiej dużo. Co za serią z Pelikanami, w której on grał bardzo dobrze. No tak, ale mieliśmy taką tezę już w poprzednich sezonach, że bardzo wiele od Aminu, od jego postawy zależy. I trochę ale tak... z drugiej strony, czego ty możesz od niego wymagać tak naprawdę? No... Znaczy, to jest tak, że my się czepiamy już tak ostatniej deski ratunku, to jest jedyny... Ja nie wiem, czy można od Aminu więcej wymagać niż to, co on gra na przykład w tym sezonie, to, co grał w zeszłym sezonie. Nie, znaczy, wiesz, no problem tak jest to, że regularność, tak? Znaczy, to jest jedyny gracz, który po dwóch stronach może coś robić. Ale on wbrew temu te swoje rzuty. To tak, on trochę gra takimi falami, może to z tego wynika, ale jak tak ja to uśrednisz, no to... Regularność, przecież on w tej serii przegranych meczów, to on znikał w obronie, tak? No tak. Jego nie było po prostu. Kiedy on gra coś w obronie, to się jakoś trzyma, on jest tym klejem po prostu, zwyczajnie. O to chodzi, ten mecz z San Antonio też był taki ciekawy, bo... Pamiętasz, był chyba ten, na początku już raz grali z San Antonio i tam tak fajnie to podwajanie Aldridge'a wychodziło. Tak. Natomiast tutaj było odwrotnie. Oni, jak tylko go podwajali, to się od razu sypały rotacje, przechodzenie i ktoś miał wolną tam trójkę, wolny był na obwodzie, czy tak jakby zapomnieli, jak to się robi. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Czy to po prostu zmęczenie tą długą trasą, czy im się nie chce, czy nie rozumiem tego. Widzisz, no to tak wygląda, jakby oni momentami to wygląda tak, jak oni się pierwszy raz spotkali albo grali ze sobą pierwszy sezon. No bo to nie jest przecież tak, że jak podwajają Aldridge'a, to nie wiedzą, co dalej robić, gdzie się przesuwać. Oni to wiedzą, tak? Z jakiegoś powodu tego nie robili w tym meczu. No tak. No mówię, no i to irytuje, że po prostu ten rodzaj drużyny jest tak już stabilny, tak doświadczony i oni to czasami po prostu wyglądają jak dzieci we mgle. Nie, może to jest kwestia formy dnia, dyspozycji, ale tak, żeby nagle grupowo wszyscy, nie wiem. Dlaczego? No to tak? Też tak jest trochę, że jak jeden zawali, to się potem sypie, tak? Bo ktoś musi gdzieś pomóc, nie w tym miejscu, co wcześniej było zaplanowane i tak dalej. Tak, a wiesz, jak przegrasz 2-3 mecze... Dużo nie trzeba, żeby się posypał schemat. Przegrasz 2-3 mecze, później już masz taką presję w głowie, ci to siedzi tak, że trzeba koniecznie wygrać. Trochę Collins tak wygląda, jakby... Tak. Tak, czemu nerwy te haule łapie, irytuje się na siebie, tak. Tak. No i to nerwy jakby nie pomagają. No ale to truizm, po prostu tak to wygląda. Bardzo mało faulują jako zespół, zauważyłem. No poza Collinsem chyba. No poza Collinsem, ale to jest w trzeciej dziesiątce, jeśli chodzi. Często się mówi, że to też jest taki miernik. Trochę braku agresji w obronie, ale nie wiem. Można to na dwie strony pewnie rozpatrywać. No to, co się rzuca, co powiedzieliśmy, to że nie bronią tego obwodu, że to jest fatalnie, że to wygląda. Że zbyt łatwe te punkty są oddawane. Dobrze zbierają, dobrze blokują, tak. Mhm. Tutaj w pęd często mają przewagę, ale dziury są gdzie indziej zbyt wielkie. Natomiast to nie jest tak, że potępiamy drużynę, która ma 15-11 na konkurencyjnym zachodzie, tak? Tylko po prostu jakby nie widzę szans przeskoku na poziom wyżej, żeby coś w tych playoffach, do których może się dostaną, może nie, coś zagrają. Wiesz co, nie wiem. No to jest też tak, że tak wyrównany zachód to z jednej strony bardzo utrudnia sprawę, żeby się do tych playoffów dostać i powoduje, że takie okresy jak teraz są, częściej się pewnie zdarzają i będą zdarzać, ale być może w playoffach wręcz otwiera różne szanse, no bo zobacz, gdzie jest Houston, tak, na przykład.
Może to Houston się doczłapie do tych playoffów, pewnie się doczłapie, tylko pytanie z którego miejsca, więc nawet zajmując jakieś szóste miejsce, możesz, nie wiem, trafić na jakiś zespół teoretycznie bardziej przypadkowy niż w zeszłych latach. Nie wiem, no ja, mnie troszkę NBA nauczyło przez tyle lat oglądania, że tu nigdy nic nie wiadomo tak naprawdę, poza tym, że z Phoenix zawsze są na końcu. No ale nawet Sacramento gra dobrze w tym sezonie, więc hello. A takim trochę zazdroszczę, że mogę popatrzeć na jakichś Foxów. A weź, a Sacramento zazdrościsz? Tak, Sacramento mówię teraz, tak, Sacramento mam na myśli. No to nie to... sądziłem, że usłyszę od ciebie, że zazdrościsz Sacramento. Nie, nigdy do nich zbyt wiele nie miałem, przecież zawodnicy to jedna rzecz. Naprawdę jesteś znudzony, A organizacja i jakieś tam... Zazdrościć to ja Dallas zazdroszczę, ale Sacramento to nie. Nie, weź Dallas, Sacramento, Phoenix nad Knightona mogą popatrzeć sobie. To coś tam się dzieje, u nas jest po prostu marazm. Uważaj, uważaj, bo to trafisz do piekła i będziesz robił tam podcasty o Suns. Piekła nie. Sacramento. Piekła nie ma, ale mogę trafić. Nie, po prostu nudy. Nic się nie dzieje. Dwa zwycięstwa, trzy porażki. Cztery zwycięstwa, dwie porażki. I tak do kwietnia. Tak to pewnie będzie wyglądało. Z jakimś tam sztosem Lillarda w styczniu. Może McCollum się obudzi też. Ja bym wymienił wszystkich oprócz Lillarda. Tak. Tak, chcę coś nowego zobaczyć. Tylko tutaj, tak, bo tu też są różne tam propozycje, jak ludzie o tym mówią, to problem portal polega na tym, że po śmierci Paula Allena nie wiadomo, co z kwestiami właścicielskimi, tak. No nie, trudniej sobie wyobrazić, że rzeczywiście jakieś ruchy tutaj będą. Tak, czy Olszej ma zielone światło, jak to wszystko wygląda, więc to jest ten duży znak zapytania, ale gdyby było tak, że on może coś kombinować, robić, to bym chciał, żeby coś się zadziało. Więc już naprawdę niech coś wykombinują, bo ja zasypiam momentalnie. Ale to rozumiem, że ty wymienił skład, tak? Ja bym raczej tak... niż szukał, no bo tu ludzie, widzę, zwalniają trenera. Nie, nic nie da, dlatego że cały czas będzie ten sam materiał, z którego będzie ten trener nowy miał kroić i szyć. Ja uważam, że materiał po prostu jest zużyty, tak, zgrany. Podobno Stoc był na gorącym krześle po serii z Pelikanami, tylko go Oshley i Lillard wybronili przed Allenem. Więc ja nie bronię Stocca. Uważam, że to jest dobry trener, jak już wielokrotnie mówiliśmy, natomiast problem jest z tym, co on ma do dyspozycji, że to nie jest drużyna, która jest w czołówce pod względem posiadanych talentów w tej lidze. Tak. No ale co, naprawdę uważasz, że co jest do zrobienia? Nie, ja nie wiem, co jest do zrobienia. Ja uważam, że jeśli tylko to byłoby możliwe, nawet przy stratach jakichś, oczywiście, to szedłbym przebudowywanie i szukanie ludzi do grania z Lillardem, tak? Nowych. Musisz coś zmienić. Tkwienie w przeciętności jest po prostu... To jest cofanie się, no. Nie wiem, no ja mi się wydaje, że na to czas był w czerwcu. Nie wiem, jest parę drużyn, które są podobne. Trudno będzie cokolwiek zrobić. Wizards, Miami. To są nudne drużyny do oglądania. Najnudniejsze w NBA, poza tą patologią w Suns, tak? Tam, w tych miejscach się nic nie dzieje po prostu. Mhm. No Wizards rozmawialiśmy o Porterze, tak? Ten Morris byłby też pewnie ciekawy. A w Miami to nie wiem, kogo ty byś tam chciał. Który mnie fałszywie kombinuje, jeśli tylko, że powiem, stan prawny mu na to pozwala i jakieś tam względy organizacyjne. No ja szczerze mówiąc, co do Stocza, to przechodzę taką trochę ewolucję. No nie jestem już tak bardzo za nim, jak byłem kiedyś jeszcze. Przyznam szczerze, że ta seria z Pelikanami to mi bardzo mocno dała w kość. No, to... Zastanawiam się po prostu, czy to nie jest trener sezonu regularnego. No, a tacy... Jest taki gość Halarabus Vulgaris, bardzo ładnie się nazywa. Nie wiem, czy kojarzysz człowieka. Nie.
On tam z Simonsem czasami miał, z Billem Simonsem takie audycje. To jest hazardzista amerykański, który generalnie żyje z obstawiania. Nie, ale on żyje z obstawiania koszykówki i to podobno nieźle. Zresztą jak się tak nazywa, to pewnie się zna, no bo jak może być inaczej. W każdym razie on kiedyś coś ciekawego powiedział, że trenerzy, których specjalizacją, którzy są dobrzy w sezonie regularnym, a kiepscy w playoffach, są bardzo źli w dłuższym terminie dla organizacji. A no to dość oczywiste dlaczego, tak? Bo grają ponad stan i potem trudniej w drafcie i tak dalej. No i zastanawiam się, czy Stotts nie jest takim trenerem właśnie. Ale z drugiej strony no, gra tym, kim gra, tak? No to wiesz, te wszystkie zmiany to może być tak, że no, lepsze wrogiem dobrego, tak? Ale to jest, wiesz co, no, to nie jest tak, że po roku coś chcemy zmieniać po dwóch latach, tak? No tak. Stot jest siódmy rok, zdaje się, siódmy sezon. Ma ten sam skład od 4 lat, więc myślę, że to jest takie racjonalne, byłoby uzasadnione, żeby móc próbować coś zmienić, mając do tego powody, tak? To nie było jakieś nerwowe, jakieś pochopne i uzasadnione, powtarzam, po tylu latach bycia razem w tej organizacji. To jak na standardy NBA to jest bardzo długo. Mm-hmm. To ciekawe, że on znalazł takie wsparcie w generalnym menadżerze przed właścicielem, bo to chyba nie jest takie częste zachowanie, bo tak naprawdę Oshley dużo ryzykuje, no bo tak naprawdę... No, w międzyczasie Polanen zmarł, więc to też jest inna sprawa, ale generalny menadżer, który broni trenera, tak naprawdę bierze tę odpowiedzialność na siebie, tak? A myślę, że to takie dość nieszablonowe zachowanie ze strony Oshlego. Nie, chciałbym wiedzieć, co się dzieje właśnie na tym poziomie organizacyjnym, jak to się z tym kwestiami właścicielskimi sytuacja wygląda. To by dużo wyjaśniło, tak? Bo przy nowym właścicielu może być tak, że oni obaj polecą. Jeśli, no to jest bardzo możliwe. Jeśli tak. Będzie nowy właściciel chciał po prostu grubą kreską oddzielać i zaczynać od nowa, tak? Więc myślę, że będziemy musieli pewnie do tego momentu poczekać. Nie ma ze specjalnie żadnych wiadomości, kto to miałby być. Tam... No właśnie nic, jest cisza. Bodajże Canzano z Oregon Live, jakiegoś tam człowieka, który zespół piłki nożnej ma w Portland, ale zaproponował. Człowiek pierwszy do plotek, tak? Więc to wiadomo, że on będzie pierwszym źródłem, ale niekoniecznie to musi mieć jakiś sens. Nie, to nie były żadne źródła, on też tak tego nie pisał, tylko bardziej to była sugestia, że to jest człowiek, który jakieś tam sukcesy jako właściciel w sporcie zawodowym odnosił, no bo tym zespołom piłkarskim tam idzie, zdaje się, całkiem nieźle. No ja rozumiem, że teraz ten Wulkan, to konsorcjum tym zarządza, tak? Tylko pytanie, no, fundacja, tak, jak długo to jest możliwe, żeby oni tym zarządzali? Czy do końca sezonu? Nie wiem. No to znaczy, oni są właścicielem zespołu, to nigdy nie był Polalen osobiście. No tak. Więc, żeby nie było tak, że wszystko się rozstrzygnie w czerwcu na 2 tygodnie przed draftem. Bo tam chyba już były takie przypadki w jakichś klubach, nie wiem, czyli w Pelicans. Że to tak wyglądało. Czy w Detroit? Chyba w Detroit. O, w Detroit tak zaszalali. Zaszaleli właśnie w czerwcu. Tak. To byłoby najgorsze. A póki co to nie grają. No jest to taki stan zawieszenia niestety. No. I tak ta drużyna trochę też gra jak w zawieszeniu. Stotts, sorry, no to już przeciwko niemu kolejny, ale no pieprzy głupoty po meczach. Zupełnie nie wyjaśniające niczego, no bo ja od trenera oczekiwałbym jakiejś takiej analizy, tak, podania przyczyn, dlaczego przegraliśmy w tym meczu, a on opisuje mecz, że w tej minucie zagraliśmy te akcje, one nie wyszły. No każdy, kto oglądał ten mecz, to widział to. Uh-huh. Ja bym chciał odsłyszeć od niego nie okrągłe słówka, tylko dlaczego te akcje nie wyszły. I to w pierwszym, w drugim, trzecim, czwartym meczu z rzędu. No zresztą zawsze był takim trenerem, który opisywał, nie tłumaczył, moim zdaniem. No to słuchaj, to ciężkie czasy przed nami, bo terminarz na najbliższe dni nie rozpieszcza. Pamiętasz, jak mówiliśmy na początku o terminarzu?
i tak nie bardzo wiedzieliśmy, co powiedzieć, bo nie wiedzieliśmy, jakie są realne siły tych drużyn. Tak. I pewnie na początku sezonu ta faza, która teraz nadchodzi, nie byłaby dla nas szczególnie bezpieczna, bo mamy Grizzlies, Clippers, tak? Mhm. I to w październiku nie byłoby nic jakiegoś niebezpiecznego właśnie. A tak. Teraz widzimy, że Grizzlies, Clippers to realne siły na tym zachodzie. I ten terminarz... Memphis dwukrotnie tak. też i ten terminarz robi się okrutny. Z drugiej strony wyjazd do Houston nie wygląda aż tak tragicznie, jak wyglądał wtedy. Na przykład, tak? Ale pewnie z Golden State teraz gramy i lepiej było z nimi grać wcześniej, ale kto to wiedział? No to ja może przeczytam, to jest tak. No właśnie. Houston, Memphis na wyjeździe, Toronto u siebie, Clippers na wyjeździe, potem trzy mecze u siebie, Memphis, Utah, Dallas, potem wyjazd Utah, Golden State, u siebie Golden State, Philadelphia, no i potem już zaczynamy styczeń. No, to teraz... Więc tak. Tu nie ma słabego zespołu. To czy gdyby teraz brać realne siły i problemy, to najłatwiejsi są Houston i Utah, tak? Houston i Utah, tak. Którzy w październiku wydawaliby się pewnie najtrudniejszymi. Najmocniejsi, tak. No zmiany. A, no i to jest to, co mówiłeś, czyli NBA, tak? To nigdy nic nie wiadomo do końca. No, trzeba grać, no. Zobaczymy. Zobaczymy, no tu trzeba wykorzystywać trochę też deficyty przeciwnika, tak, jeśli na siebie nie można za bardzo też liczyć. To jest dyspozycja dnia, przecież dzisiejszy ten dzień, tak, dzisiaj przegrali właściwie wszyscy faworyci i Denver przegrało. No zobacz, co się w Denver stało, zszedł Millsap i już od razu porażka z Atlantą. No Millsapa nie ma Harrisa, tak, to jest klucz, to jest ten człowiek, który załatwia u Lillarda. To jest właśnie taki człowiek, którego brakuje w Blazers, nie uważasz? Gdyby Harrisa zamienić CJ-em, moim zdaniem, to z drugiej strony Harris często nie gra, tak? W ogóle całe to Denver. Oni mają fajny talent, ale oni są bardzo, bardzo podatni na kontuzje z kolei. Wiesz co, dlaczego Grizzlies są teraz tu, gdzie są na przykład, tak? No bo Conley cały rok poprzedni prawie nie grał. I tak. Dlatego mogli sobie wybrać Jackson. JJJ, tak? Ja sobie myślę, że przekleństwem Portland jest to, że Lillard to taki Iron Man. Tak. No tak, tak, no zgadza się. Portland, gdyby Lillard sobie odpoczął roczek, tak, i Portland zatankowali, to byśmy wybrali wśród Donciców czy Jacksonów. A może w przyszłym roku z Zionów, Williamsonów czy innych RJ Barrettów. Tak. No ale no to... No ale tak sporcznie nie może być. No ja, chociaż ja mam przypuszczenie, że ta kontuzja Conleya to nie była taka, która wykluczała go z większości sezonu. On mógł grać, tak? Ale ważniejsze było też zdrowie i przy okazji... Wiesz, to było też Achilles, tak? Więc tak. Dobrze mówię? To było Achilles? Tak, on ma z tym problemy. No trochę przekleństwem. No ale to w NBA takie mówienie, narzekanie na to, że zawodnik jest zdrowy, to już chyba przeginam. No ale prawda jest taka, że Lillard, nie wiem, przepuścił 20 meczów w karierze. Ale wiesz co, no przesadzasz, nie przesadzasz, no to troszkę tak jest, zwłaszcza ten pierwszy sezon, gdzie oni weszli do playoffów po odejściu Aldridge'a. A ja nie chcę powiedzieć, że on był niepotrzebny, ale to było trochę przekleństwo, bo napodpisywali tych różnych gości po... za duże pieniądze, mieli gorszy wybór w drafcie, a przecież McCollum już wtedy był w zespole. A no więc, no tak, zgadza się, czasami nie jest dobrze być za dobrym, no ale kurczę, no tak ustawiona jest ta NBA, no. Nie wiem, z drugiej strony też fajnie oglądać w sezonie regularnym 50 zwycięstw niż 20 albo, no zobacz, takie Phoenix to się przebudowuje od lat, Sacramento tak samo i wcale nie jest powiedziane, że... Nie jest powiedziane, Że im się uda tak szybko, mimo tego dobrego sezonu Kings. To dopiero 1/4, tak? No więc właśnie, tak. W zeszłym roku na początku bodajże Orlando miało i Memphis świetne wyniki tam. Tak jest. W pierwszym miesiącu, a potem widać było coś. Pierwsza ćwiartka, więc spokojnie jeszcze z tym wszystkim. Ja bardziej byłbym spokojny o to, że ten bilans będzie przyzwoity, tak? Że on będzie plusowy, tak jak teraz jest, niż o to, że coś się zmieni realnie w sile zespołu. I oni zaczną być bardziej regularni i bardziej niebezpieczni na tych najsilniejszych. Tak. Chociaż, no tak, tak. No brakuje obwodowych, skrzydłowych i dobrych obwodowych obrońców, to na pewno. No bo w tym frontkorcie Nurkic, Collins, to ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że to będzie szło jednak jeszcze dalej do przodu, tak?
bo oni są też młodzi, nie są w tym zespole jeszcze bardzo długo, no to tutaj jakiś postęp, myślę, może być. Natomiast pytanie, co z tymi skrzydłami? Co się będzie działo, jak Lillard zostanie znowu potrajany, podwajany w playoffach? Czy McCollum to wtedy uniesie, czy Aminusz, ta piłka będzie krążyć, czy będzie tak nie, jak... To wiem, jak będzie, trzech. Dlatego że mamy zbyt dużą próbę, tak? To jest próba kolejnych lat, trzech, czterech. Tak zawsze to wygląda, to jest powtarzalne. To mieliśmy mikroskali w meczu w Denver, tym ostatnim, taki wspomniany Harris robił to, co robił. Gdybyśmy mieli szukać jakichś pozytywów, to dużo było fajnych takich meczów, znaczy fajnych meczów, to źle powiedziane, ale powiedzmy akcji pick and roll Lillarda z Nurkiczem. To trzeba grać, to trzeba ćwiczyć. Tego troszkę chyba za mało jest no jeszcze. Właśnie mówimy o tym na początku, tak ona umknęła, ale to są dosyć łatwe punkty, jeśli to działa i on łapie te piłki, w sensie Nurkicz, tak? Dzisiaj też miał kilka takich asyst, jak w czasie... Nurkicz Fever, taki wiesz, siatkarskich prawie, tak. Jedną ręką, no. Bardzo efektowne. Popatrz, to siły kosztuje takiego rozgrywającego, takiego Lillarda, wykrywać sobie pozycję, rzucić, tak? To nie, to może to jest tak, że te jego statystyki tych trzypunktowych rzutów to nie bez powodu, prawda? Kiedy on eksploatuje tak swoje siły. Jest wszędzie, we wszystkich miejscach, handoffy, bieganie po obwodzie. No to w końcu jakoś się odkłada, no. I ile można? To musi być jakby różnorodność tych sposobów zdobywania punktów. Bo inaczej to zamordują się zwyczajnie. I będą zombie na playoffy, tak jak to było już. No dobra. Bo powoli będziemy kończyć te nasze smutne, chyba smutne dywagacje. Spadnie nam słuchalność, ludzie samobójstwa będą popełniać. Nie, niech to powiedzą tak. W kontrze. Prosimy o coś w kontrze, coś optymistycznego. Proszę mi powiedzieć, kiedy Blazers będą znów ciekawi do oglądania. Dobra, miejmy nadzieję, że to będzie szło takimi falami. Mieliśmy falę dobrą, mamy teraz falę gorszą, zobaczymy co dalej. Blazers, zaskoczcie nas. Tak, zobaczymy jak pod tym hardkorowym terminarzu w grudniu będzie wyglądała sytuacja. Jeśli to by się utrzymało, to znaczy te plusowy bilans, to byłoby już coś, moim zdaniem. No tak, bo grudzień gdyby wyszli z tego obronną ręką. Dobra? Dobra, dzięki wielkie. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia.